Rozdział piętnasty. Głupia dziewczyna Skamocka. Rozeszli się do swoich pokojów. Ziętek odczekał chwilę, a potem zbiegł na dół i rzuciwszy klucz na ladę w recepcji, wyszedł idąc szybko w kierunku przecznicy, gdzie czekała milicyjna Warszawa. Sam nie wiedział, czy chce zawrócić małgorzatę z drogi. W każdym razie chciał widzieć ją wsiadającą do pociągu. A już na pewno chciał, żeby w tym samym przedziale jechał z nią któryś z ludzi Szymańskiego. Potem natychmiast trzeba będzie zadzwonić do pułkownika, a nie mogą jej zdjąć opiekuna, dopóki tamten człowiek jest na wolności. Wiedział, że po morderstwie Marii Kłosek pułkownik nie będzie protestował. W końcu muszą sobie sami dać radę, jeżeli Małgorzata nie chciała dłużej zostać w zdrojach. Nie mieli prawa jej zatrzymywać. A z drugiej strony powinien przywieźć ją z powrotem i dać jej możliwość rozpoznania tamtych trzech. Inaczej ta cała maskarada z maskami była bez sensu. Postanowił, że jeszcze przed balem pośle telefonogram w głąb kraju, polecający zbadać jak najdokładniej wszystkie dane dotyczące Rogalskiego, Wróblewskiego i Kaplińskiego. Auto czekało. Wskoczył. Na dworzec. Ruszyli. Z okien imperialu trzej ludzie obserwowali jego odejście każdy ze swojego pokoju. Wszyscy trzej zajęci byli w tej chwili wkładaniem długich, białych rabitów mnisich zaopatrzonych w kaptury podobne do kapturów kukluk z klanu. Były one zupełnie szczelne, pozostawiając tylko owalne wycięcia na oczy. Rogalski zauważył ziętka wychodzącego na ulicę, odwrócił się do lustra, nasunął kaptur, a potem sięgnął do walizki, wyjął stamtąd pistolet "I uniósłszy habit, wsunął go za pasek spodni, Kapliński stał przy oknie."